Witam serdecznie, Krzysztof Stefański, niebietygodnik.pl. Jestem w Poznaniu na Nostalgia Festival i dostałem od organizatora taką torbę, od organizatora naszej fundacji Malta, którą serdecznie pozdrawiam, dostałem taką torbę, więc czas na nasz unboxing, czy też może untorbing. Torba bardzo ładna, biało-czerwona w barwach narodowych. Tutaj może widać z bliska, będzie, ma taką fakturę. I ta faktura przypomina mi takie stare torby z takiego materiału, to się chyba juta nazywało, a takie bazarowe, nie? I no to nie jest dokładnie taka torba, ale trochę przypomina. Tak więc bardzo fajna. Bardzo fajnie się ją nosi. Jedyny jakiś taki minus, miałem te ucha tutaj, które są, no to są stosunkowo krótkie, nie? Więc ją na przykład się tak, jak jest się teraz, jest zimno, zima, więc jak się ją tak założy na ramię w płaszczu, tak, to się tak niewygodnie zakłada, bo tu nie ma dużo miejsca, dużo światła pomiędzy tym uchem a torbą. Ale generalnie torba git. No i co tu jeszcze mamy w środku? Mamy plakat z taką gwiazdą betlejemską, może, a może nawet nie może, bo tutaj tematem jest święta bez Bożego Narodzenia. W ogóle ładny plakat, takie złote napisy, nadruki na czarnym tle. I co charakterystyczne dla Nostalgii, tutaj może tak widać, a może tu będzie widać, że ta bryła plakatu jest zawsze taka trochę kopnięta, przekrzywiona. No i to jest taką charakterystyczną cechą. Fajnie to wygląda. Może sobie powieszę plakat. Zobaczymy. Mamy książkę festiwalową, też jest taka kopnięta. O, to będzie widać. Książka, która tak wygląda trochę jak książka też. Bardzo ładna okładka. O, nawet widać w kamerze, że się świecą, błyszczą się te napisy. O, widać. Złoto, czarne, białe, eleganckie. Są obrazki. Są różne teksty. Bardzo ładnie przygotowana, jak na 3-dniowy festiwal. Piękny katalog. I co tu jeszcze mam? Jeszcze coś małego. Może magnes? Nie, to tym nie. Nie. To nie jest magnes, ale jest naklejka. Nostalgia Festival też się świeci. No i naklejki są bardzo fajne, nie? Bo też można sobie tak odkleić, przykleić. Ja się zawsze lubiłem bawić naklejkami, więc no może nie, może to nie magnes, ale wiem, chyba radość z przyklejania, odklejania u mnie jest zawsze większa niż takie z przyczepienia czegoś magnesem. Tak więc dobry zamiennik. No i generalnie to jest wszystko, co jest w tej torbie. Tak więc ktoś może powiedzieć, że no skromnie, no nie ma właśnie żadnych tam gadżetów, nie ma tam napiwka, nie ma jak na Sacrum Profanum. Ale na pewno muszę powiedzieć, ta torba jest tak fajna, że mogłaby być w ogóle tylko ta torba i byłoby ok. W ogóle na torbie jest napisane Malta Festival Poznań. Więc nie jest to torba specjalna z Nostalgii, ale jakby ta sama fundacja Malta organizuje i Nostalgię, i Malta Festival, no więc jest taka torba, będę mógł udawać, że byłem na Malcie. I to już wszystko. Dziękuję. Cześć.